Któż jak Bóg? Kto pociesza duszę w czyśćcu? Święty Alfons Liguori powiedział, że szczególną rolę w pocieszaniu dusz czyśćcowych pełni święty Michał Archanioł. Skąd bierze się to przekonanie? Przede wszystkim z wiary w to, że istnieje łączność między różnymi aspektami Kościoła. Kościół widzialny, pielgrzymujący, to my wszyscy, którzy żyjemy obecnie na świecie. Ale istnieją również dwa inne aspekty Kościoła. Jeden z nich to Kościół chwalebny, czyli Kościół wszystkich świętych, tych, którzy osiągnęli już zbawienie i cieszą się przywilejem oglądania Boga. Trzeci aspekt Kościoła to Kościół oczyszczający się, albo inaczej cierpiący. To wszystkie dusze, które oczekują na wejście do nieba w czyśćcu. Od samego początku istnienia chrześcijaństwa wierzono, że wstawiennictwo świętych, a także modlitwy wiernych powodują wybawianie dusz z czyśćca. Potwierdzają to także pisma wielkich mistyków, chociażby popularnej w ostatnim czasie Marii Zimmy, która mówi wprost, że są święci, którzy w sposób szczególny ratują dusze z czyśćca. Wymienia wśród nich świętego Józefa i świętego Michała Archanioła. Sztuka także potwierdza tę prawdę. Jeżeli spojrzymy na przedstawienia świętego Michała Archanioła w ciągu wieków, to często przedstawiany on jest w czasie sądu, trzyma wagę w ręce, waży ludzkie uczynki, chce pomóc tym, którzy jedną nogą są na ziemi, a drugą już idą do nieba albo potrzebują jeszcze oczyszczenia. Zresztą także malarstwo często przedstawia Michała Archanioła jako wybawiciela dusz z czyśćca. Warto tutaj wspomnieć chociażby Jacopo Vignaliego czy Ludovica Caracciego, którzy przedstawiają Michała Archanioła jako zwiastuna radości paschalnej w czyśćcu. To właśnie on ma przeprowadzać duszę do nieba. Liturgia Kościoła kiedyś nazywała Michała Archanioła aniołem prowadzącym duszę do Królestwa Niebieskiego albo jeszcze inaczej jako zwiastuna nadchodzącego miłosierdzia. Zresztą w pismach wielu świętych pojawia się wezwanie, które mówi wprost, że jest on strażnikiem czyśćca. Warto tutaj też odnieść się do słów świętego Anselma i Roberta Bellarmina, którzy mówią, że właściwie od samego początku istnienia chrześcijaństwa święty Michał Archanioł jest uważany za przewodnika, który prowadzi duszę do czyśćca, a potem z niego wyprowadza. Teraz, kiedy w sposób szczególny modlimy się za zmarłych, warto może wezwać świętego Michała Archanioła, który przyjdzie z pomocą także naszym bliskim zmarłym.